w studiu Apart jest ze mną aktorka teatralna i telewizyjna, znana Państwu i od lat współpracująca z marką Apart, Marta Wierzbicka. Cześć Marta, dzień dobry. Dzień dobry. Marta, gdybym na początek zapytała o Twój styl, nie tylko ten biżuteryjny, to jak byś go określiła? Minimalizm z nutką szaleństwa przejawiającą się w kolorach, bo ostatnio chętnie i częściej wybieram rzeczy kolorowe i w ten sposób mam takie poczucie, że mogę podkreślić swoją kobiecość i dodaję sobie odwagi tymi kolorami. Na przykład dzisiaj. Ale na Twoim Instagramie też widać więcej takich soczystych odcieni i więcej odważnej, kolorowej biżuterii. Mhm. Nawet dziś masz na sobie pierścionki, zresztą ja też z kolekcji Colors. Tak, to jest śmieszne, ponieważ te pierścionki i generalnie ta kolekcja wpadła mi już na samym początku w oko, jeszcze nie mając świadomości, że ona się nazywa Colors. Więc dowiedziałam się o tym dopiero niedawno i rzeczywiście wpisuje się jakby obecnie w mój styl, który jest dosyć kolorowy i bardzo mi odpowiada ta biżuteria. Bardzo, bardzo lubię, że są te różne kolorowe kamyki. Ale to też chyba trochę przełamuje minimalizm, więc... Tak, ponieważ ja w biżuterii i zresztą to też zauważyłam u siebie na Instagramie, że dziewczyny bardzo często wypytują mnie o biżuterię, która jest delikatna, ale która ma właśnie akcenty kolorystyczne. Wtedy najczęściej przykuwa uwagę i nie musi być tego dużo i intensywnie, żeby zwróciło uwagę, a było delikatnie, ładnie i kobieco. Ale też... Widać u Ciebie na profilu i zresztą tak jak się poznałyśmy, trochę tych motywów związanych z naturą, z roślinnością, takich florystycznych, to jakaś druga miłość? Tak, to jakby natura i to, co mnie otacza, to piękno naszej ziemi jest zawsze dla mnie inspirujące i to nie tylko jeżeli chodzi o ubiór, o jakby mój styl życia, bo to też inspiruje, ale właśnie poprzez ubieranie się, no gdzieś ta natura jest mi bardzo bliska i te wszystkie motywy drzewne, kwiatowe, roślinność jest dla mnie ważna i to też potem jakby przejawia się w moim stylu ubierania się. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale zdecydowanie czuję, że to mnie inspiruje, natura mnie inspiruje. Więc takie motywy też wybieram, takie roślinne i kwiatowe. A jaki jest Twój ulubiony? Kwiatowy. Na przykład? Kwiaty poprzez słoneczniki, lawendy. Ja właściwie wszystkie kwiaty kocham. Nie ma kwiatów, których nie kocham. Wszystkie jakieś winorośla i takie listki różne, przeróżne, to jak najbardziej. Więc jeżeli tylko znajduję coś dla siebie właśnie na przykład w biżuterii właśnie z motywem roślinnym, to od razu jest to moje. Ale na co dzień, na planie, na deskach, na scenie teatralnej czasem musisz włożyć i założyć inne. Jak ty się czujesz w takich rolach, kiedy coś jest totalnie nie twoje? Nie lubię nosić swoich rzeczy, kiedy jestem na deskach, kiedy gram. Lubię, żeby to było 100% postaci, więc czasami nawet jeżeli się zapomnę, ponieważ mam jeden mój ulubiony pierścionek, bez którego no, nie jestem rano w stanie nic zrobić, dopóki go nie założę na kciuk, co jest śmieszne, dużo osób mówi, że to dziwne, że noszę na kciuku pierścionek. I czasami mi się zdarzy po prostu zapomnieć go zdjąć i nagle na scenie orientuję się, że go mam. I mam naprawdę dużą rozterkę, co ja mam z tym zrobić w związku z tym, że mam coś nie swojego, w sensie nie swojego, nie w postaci, coś mojego prywatnego, więc są to takie rzeczy, które nie lubię jak się przenikają, ale też nie ingeruję w to, co wymyśli kostiumograf na przykład, że mam być w czymś konkretnym ubrana i to pasuje do mojej postaci, więc jakby nie ingeruję w to. A gdybym zapytała o takie największe wyzwanie aktorskie, jakie byłoby właśnie przełamujące Twój styl? Masz pomysł, co to mogłaby być za rola? Na pewno bardzo dużym wyzwaniem, jeżeli chodzi o role, które mam już za sobą, było zagranie postaci też w teatrze Larisy. To jest jedna z moich ulubionych zresztą, bo jest tak bardzo daleka ode mnie i jest tak bardzo pewna siebie, zdecydowana, idzie po swoje i ona właśnie, Larisa, jest obwieszona biżuterią. Czyli tak jak ja bardzo nie lubię na co dzień, ja lubię delikatnie, to Larisa z kolei jest cała w złocie, tu i na rękach, wszędzie. Zdecydowanie za dużo. To bardzo dobrze robi dla tej postaci, to jest właśnie cała ona, taka no, przesadnie obwieszona biżuterią. Czyli skrajnie odmienny charakter. Skrajnie odmienna zdecydowanie do mnie. Już wiemy, jakie motywy Tobie dawać na przykład w prezencie urodzinowym, ale powiedz, gdybyśmy trochę odwrócili rolę i miałabyś komuś sprezentować,
pominek biżuteryjny? Ach, ja niestety wychodzę z takiego założenia, że biżuteria jest rzeczą bardzo indywidualną. Dlaczego mówię niestety? Dlatego, bo nie potrafiłabym sprezentować komuś biżuterii, chyba że byłaby to osoba, którą bardzo, ale to bardzo dobrze znam. Czyli najprawdopodobniej partner i wtedy byłaby tu biżuteria w formie zegarka najprawdopodobniej, ponieważ no, uważam, że mężczyźni to jednak biżuteria dla mężczyzn to zegarki. Odważyłabym się też podarować mojej mamie biżuterię i mojej siostrze i myślę, że stylistycznie byłoby to bardzo podobne do tego, co ja lubię. Moja mama to już w ogóle taki totalny minimalizm, a przy mojej siostrze mogłabym trochę zaszaleć i mogłabym wybrać z większą ilością błyskotek. Ale nie odważyłabym się nawet przyjaciółce, bardziej komuś z rodziny taki prezent biżuteryjny zrobić, bo uważam, że jest to bardzo odważne i trzeba bardzo dobrze znać daną osobę. Ale sama sobie prezenty biżuteryjne sprawiasz? Uwielbiam, uwielbiam, w ogóle uwielbiam sobie sprawiać prezenty i uważam, że każdy tak powinien robić, szczególnie jak odniesie jakiś mały sukces, to żeby się nagrodzić. I uważam, że biżuteria jest do tego bardzo dobra. Bardzo Ci dziękuję, Marta, za tą rozmowę, za spotkanie. Do zobaczenia.